Do tej pory w gminie Toszek komunikacja miejska ograniczona była jedynie do linii obsługiwanych przez dawny PKS. Od 1 września uległo to zmianie. Od pewnego czasu były problemy z komunikacją na terenie gminy z racji tego, że dawny PKS, spółka Feniks, likwidowała kolejne połączenia autobusowe. Dlatego zdecydowaliśmy się na przystąpienie do MZKP w Tarnowskich Górach. Związek Komunikacji, który od 1 września zapewnia na naszym terenie wszystkie połączenia autobusowe. Jest to dla nas rozwiązanie, myślę, najbardziej optymalne i też nie najdroższe. Wprowadzenie nowej komunikacji nie było proste, a procedury bardzo czasochłonne. W tamtym roku Rada Miejska w Toszku podjęła intencyjną uchwałę o przystąpieniu, no i cała procedura przyjęcia gminy do związku jest o tyle skomplikowana, że trwało to prawie rok i 17 lipca gmina oficjalnie została zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jako członek MZKP w Tarnowskich Górach. I od tego momentu zaczęliśmy tutaj już fizycznie organizować komunikację. Nowa komunikacja to sporo nowych połączeń. Jest to 6 linii komunikacyjnych, 1500 km gdzieś około dziennie. Układ komunikacji w Toszku wygląda w ten sposób, że są linie gwiaździste, my to mówimy na to, które minibusowe, które dowożą pasażerów do centrów przesiadkowych. Centrum przesiadkowe jest w Toszku i stąd następuje wyjazd ludzi do Pyskowic na przesiadkę, między innymi do Gliwic. Drugi ważny węzeł przesiadkowy znajduje się w Księżym Lesie, skąd można się dostać do Tarnowskich Gór. Z nowych linii autobusowych można już korzystać. Rozkłady jazdy zostaną jeszcze skorygowane po okresie próbnym. W porównaniu z tym, co mieliśmy wcześniej, to jest zdecydowanie więcej połączeń. Wszystkie połączenia są sobą skomunikowane, także istnieje możliwość łatwego i szybkiego dojazdu na przykład do Gliwic. Ta komunikacja jest przede wszystkim dla mieszkańców tańsza niż do tej pory, zdecydowanie tańsza. Także myślę, że to będzie dobrą zachętą do tego, żeby przesiąść się do tej komunikacji. Na zmiany czeka też infrastruktura. Na ulicach Toszka pojawią się nowe wiaty i oznaczenia przystanków. Oczywiście ten pierwszy okres, gdzieś około 2 miesięcy przewidujemy, to jest takie testowanie tego modelu, który został wprowadzony. My nie wiemy, czy to jest model optymalny, czy jest zły, czy można coś poprawić. Na pewno można coś poprawić, trzeba będzie poprawiać. W związku z tym MZKP Tarnowskie Góry plus Urząd Miejski w Toszku na swoich stronach internetowych oczekują tutaj propozycji zmian, uwag co do tego systemu, który w tej chwili został wprowadzony. Rozkład jazdy oraz trasy autobusów znajdują się na stronie internetowej www.mzkp.pl.